Teraz, gdy już wiesz więcej o tym, jak nawigować i wprowadzać dane w SAP Business One, możemy przejść do poszczególnych modułów. Istnieje 6 modułów, które stanowią rdzeń SAP Business One. Te moduły wykorzystywane są przez większość firm, bez względu na rodzaj działalności. Pozostałe używane są w zależności od branży. Pierwszy, którym mówimy, to partnerzy handlowi. Wewnątrz modułu zobaczysz kilka pozycji, ale najważniejsze to dane podstawowe partnera handlowego. Po kliknięciu zobaczysz, że karta partnera handlowego uruchamia się domyślnie w trybie wyszukiwania. Jeśli masz ustawiony na pulpicie np. proces sprzedaży, możesz przejść do tego okna klikając ikonę odbiorcy. Możesz teraz wyszukać firmę po nazwie lub po fragmencie nazwy. Pamiętaj, że możesz używać symbolu gwiazdki, by zastąpić lub dopełnić dowolny ciąg znaków. Wyszukam na przykład klienta Degatech. Jeżeli natomiast chcesz dodać nową kartotekę partnera handlowego, kliknij ikonę Dodaj na górnym pasku lub użyj skrótu Ctrl+A. Dodam nowego klienta. Zwróć uwagę, że są 3 kategorie partnerów handlowych. Odbiorcy, dostawcy i prospekci, czyli potencjalni klienci lub dostawcy. Wybieram odbiorcę. W tym miejscu należy podać unikalny kod partnera handlowego. W tej bazie kod dodawany jest ręcznie, ale jest możliwość ustawienia automatycznej numeracji na etapie konfiguracji bazy. Kod może być alfanumeryczny lub akronimiczny. W naszym przykładzie kody odbiorcy zaczynają się od litery C, czyli od słówka customer, a następnie składają się z ciągu 5 cyfr. Ja wpiszę to ręcznie. Następnie podaję nazwę i wybieram grupę. Są tu wprowadzone przykładowe grupy. Możesz oczywiście wprowadzić własne, używając przycisku Dodaj. Wybieram odbiorca krajowy. Pojawia się komunikat z pytaniem, czy zmienić cenniki i inne informacje na podstawie grupy. Ja wybiorę tak. W definicji grup odbiorców możesz wskazać odpowiedni cennik, żeby nie robić tego każdorazowo przy zakładaniu nowej kartoteki. Wtedy, po zatwierdzeniu tego komunikatu, cennik ten zostanie przypisany na podstawie ustawień tej grupy. I teraz kilka słów o wyborze waluty. Należy wybrać walutę, w którym realizowane są transakcje z partnerem handlowym. W tym przypadku walutą będzie złoty. Dla danego partnera handlowego można wybrać jedną lub wiele walut. Przy opcji Wszystkie waluty pojawią się dodatkowo przycisk wielokropka. Po kliknięciu możesz wskazać wybrane waluty oraz walutę domyślną, zaznaczając linię i klikając przycisk Ustaw domyślnie. Waluta domyślna będzie podpowiadać się na dokumentach. Teraz uzupełnię numer NIP. Zwracam uwagę, że w tej bazie nie ma włączonej kontroli numeru NIP. Natomiast najczęściej na bazie produkcyjnej uruchamiamy walidację, która kontroluje poprawność numeru NIP oraz to, czy dany numer istnieje już w bazie. Walidację możemy dodać również na pola, których uzupełnienie ma być obowiązkowe przed dodaniem kartoteki. W praktyce najczęściej automatyzujemy dodawanie nowych kontrahentów, korzystając z danych online, które pobieramy z bazy GUS i te dane na kartotece uzupełniają się automatycznie. Zobaczmy kolejne dane, które warto uzupełnić. Na zakładce Ogólne są podstawowe informacje kontaktowe, takie jak numery telefonów, adresy e-mail czy adresy strony www. Możesz również zdefiniować i wskazać branżę, sprzedawcę, który będzie domyślnie podpowiadał się na dokumentach sprzedaży, terytorium sprzedażowe oraz język, który będzie językiem komunikacji z tym klientem. Jeżeli współpracujesz z kontrahentem zagranicznym i chcesz wysyłać i drukować dokumenty w jego języku, pamiętaj o wprowadzeniu tłumaczeń odpowiednich pól, np. nazw produktów, jednostek miar itd. oraz o odpowiednich wzorcach dokumentów.
Klient domyślnie ma status aktywny. Możesz zmienić status na nieaktywny, jeśli na przykład zakończysz współpracę. Lub w opcjach zaawansowanych wskazać okres, w którym chcesz zablokować partnera handlowego. Następna zakładka to osoby kontaktowe, gdzie umieszczasz dane osób, z którymi będziesz się kontaktować. Dalej przechodzimy do adresów. Jeden to adres do faktury, drugi to adres dostawy. Wprowadzę adres. Jeśli adres dostawy jest ten sam, możesz użyć strzałki, by go skopiować. Możesz wprowadzić więcej adresów dostaw. Ten pogrubiony będzie adresem domyślnym. W kolejnej zakładce mam informacje takie jak warunki płatności, czy gotówka, czy przelew. Cennik, przypomnę, w tym przykładzie związany jest z grupą, którą wybraliśmy wcześniej. Dalej możesz wprowadzić limity kredytu odnoszącego się do bieżącej sprzedaży, czyli ofert, zleceń sprzedaży i faktur. I również limit zadłużenia odnoszący się do salda kontrahenta. W momencie na przykład dodawania zlecenia sprzedaży otrzymasz komunikat o przekroczonym limicie. Warunki monitorowania możesz zdefiniować w odpowiednich poziomach, na przykład łagodne lub ostrzejsze. Ważna jest też w tym miejscu informacja o możliwości realizacji dostaw częściowych dla tego klienta. Zakładka przebieg płatności jest wykorzystywana do określenia opcji mających zastosowanie w obszarze pracy z kreatorem płatności. Ale płatności omówimy szerzej w module banki. W zakładce księgowość konta zbiorcze podpowiadają się z definicji kont księgi głównej. W zakładce podatek VAT ważna jest informacja o statusie podatkowym. W charakterystykach możesz ustawić właściwości, cechy partnerów handlowych, których możesz używać w raportowaniu lub jako kryteria wyboru. Ostatnie zakładki to miejsce na uwagi i załączniki. Mam wprowadzone najważniejsze informacje. Teraz, jeśli wrócę do ostatniego rekordu, nie zobaczę go, ponieważ ostatni jest dostawca, a my dodaliśmy odbiorcę. Tak więc partnerzy handlowi sortują się trochę inaczej niż inne dokumenty. Zwykle, jeśli klikniesz strzałkę, przejdziesz do ostatniego rekordu danych, który właśnie wprowadziłaś. Ale w przypadku partnerów handlowych lepiej użyć wyszukiwania. Wróćmy do zawartości modułu. Działania i kampanie omówię szerzej w części dotyczącej CRM, a rozrachunki w części dotyczącej bankowości. Niektóre funkcje dostępne są z poziomu różnych modułów. Jeśli w menu wyszukam rozliczenie rozrachunków, zobaczę, że jest dostępne w partnerach handlowych, ale również w bankowości i bankach. Ostatni folder w tym module to raporty umożliwiające analizę partnerów handlowych w różnych ujęciach. Partnerzy handlowi to kluczowy element kolejnych dwóch modułów, czyli sprzedaż i zakupy.